My już to na pewno wiemy, że nie ma na świecie, nie ma w Europie takiego państwa, gdzie za kształcenie zawodowe odpowiadałoby Ministerstwo Edukacji w całości i w całości je realizowało. To się po prostu nie może powieść. My przygotowaliśmy podstawy programowe, cały czas te podstawy modernizujemy, ale dla nas najważniejsze jest to, że nie my coś wymyślamy, tylko my to realizujemy, bo państwo lepiej wiecie, co powinien umieć młody człowiek w danym zawodzie i jak powinien wyglądać egzamin, żebyście wiedzieli, że skoro ten młody człowiek egzamin zdał, to wy możecie go spokojnie przyjąć do pracy. Byłam na takich spotkaniach, gdzie polscy przedsiębiorcy pytali, a co my będziemy z tego mieli? Jaki będziemy mieli zysk, jak my zaczniemy kształcić młodych ludzi do zawodu? I na przykład przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Szwajcarii mówili, no zysk, no będziecie mieli dobrze przygotowanego pracownika. Będziecie już mieli w ramach tej edukacji przeprowadzoną dobrą weryfikację tego pracownika do zawodu. Tutaj pani minister mówiła o naszej udanej konferencji, jaką wspólnie zorganizowaliśmy, gdzie właściwie to tematem było rzeczywiście pracodawca potrzebny od zaraz, ale doszliśmy do wniosku, że chyba lepszym byłoby hasło pracownik potrzebny od zaraz. Skoro jest potrzebny, to wiele firm pokazało na tej konferencji, jak już właśnie w oparciu o przepisy, które stworzyliśmy, po prostu to kształcenie zawodowe realizuje, bo taką mają potrzebę, bo też rozumieją, że nie mogą się od tego uchylać. Panowie, oczywiście nie przypadkiem jesteście w tym panelu, bo państwa firmy mają już duże doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę ze szkołami zawodowymi, nie tylko KGHM. Państwo współpracujecie od lat i poszukujecie tych pracowników już na niższym szczeblu. Powiem, że nie tylko państwo, bo także z tego, co słyszę, niemieckie firmy także sięgają po polskie szkoły zawodowe i technika, także starają się werbować swoich pracowników już na tym poziomie, także ta konkurencja jest spora. To będzie pytanie do pana Ryszarda Wasiłka, PG. Jakby pan miał wskazać największe mankamenty szkolnictwa zawodowego obecnie, czego w szkołach brakuje, co firma taka jak państwa może dać szkołom? Nie mówię o pieniądzach, tylko o podejściu, o etosie pracy, o postawach osobowych, takich rzeczach, które cały czas słyszymy, że pojawiają się problemem, no i także kształcenia, jeżeli chodzi praktycznego. Więc, proszę państwa, Polska Grupa Energetyczna, to dla tych państwa, którzy nie wiedzą, to jest 38 tysięcy zatrudnionych ludzi, zatrudnionych osób na umowę o pracę. Więc to stwarza bardzo duże obowiązki dotyczące zmienności tego rynku pracy, który jest i zamiany pracowników, doszkalania tych pracowników, którzy są zatrudnieni. Tu na wiosnę w Krynicy cała grupa energetyczna PGE, mieliśmy spotkanie z pracodawcami, a więc wszystkimi naszymi dyrektorami oddziałów, którzy są pracodawcami i tutaj właśnie już bardzo mocno o tym dyskutowaliśmy, o tym, jak sprawić, co sprawić w ciągu najbliższych lat, żeby tak zwaną lukę pokoleniową, która się niewątpliwie utworzyła w naszej grupie, żeby ją zapełnić, tak? Ja tylko podam jeden przykład. Polska Grupa Energetyczna w tej części dystrybucji, która zatrudnia ponad 10 tysięcy osób, 4,5 tysiąca to są elektromonterzy. 4,5 tysiąca z tym, proszę sobie wyobrazić, że to jest średnia wieku powyżej 50 lat. A więc mamy wyraźnie moment, kiedy to, co panie minister mówiły, były pewne problemy szkoleniowe, były pewne problemy z zatrudnianiem nowych pracowników i stąd widzimy poważną rzecz w najbliższych naszych latach, aby tą lukę pokoleniową uzupełnić. Ja tylko wymieniłem PG Energetyka, ale to samo dotyczy innych naszych linii biznesowych. Ale oczywiście, ponieważ nasze zadania, te związane z biznesem, są bardzo poważne i wiemy, co to jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne kraju jako największa grupa energetyczna, więc musimy sobie poradzić z tą luką pokoleniową, musimy sobie poradzić z tym brakiem tak naprawdę pracowników na rynku.
bo ja tylko na moment jeszcze powiem, że w tych dwóch poważnych inwestycjach, które prowadzimy w Opolu i w Turowie, to otrzymujemy od naszych konsorcjantów informacje, że oni również mają problem, żeby zatrudnić podwykonawców do tych różnych prac, które tam prowadzimy. Tak? Nasza polityka jest taka, że musimy się zaangażować bardzo poważnie w szkolenie i przygotowanie pracowników i powinniśmy to szkolenie zacząć poprzez współpracę na początek, bo to jest najszybciej. Tak? Nie jesteśmy w stanie odtworzyć szkół. Kiedyś ja pamiętam, że były szkoły zawodowe przy dużych zakładach pracy. To był pewien element, który sprawiał, że pracownicy mogli bezpośrednio trafiać do zakładów pracy. My w tej chwili nie zdążymy uruchomić szkół, ale na pewno musimy nawiązać bardzo ścisłą współpracę z wszystkimi na naszym terenie, a teren jest bardzo duży w Polsce, z wszystkimi technikami, a szczególnie ze szkołami branżowymi, które będą powstawały, tworzyć klasy, sponsorować te klasy, żeby móc tą lukę pokoleniową, o której powiedziałem na przykładzie PGE Dystrybucja, móc ją zapełnić, bo w przeciwnym wypadku staniemy wobec zadania braku możliwości zatrudnienia pracowników, tak? Mam przykłady, tutaj mógłbym wymieniać, z iloma już technikami podpisaliśmy różne umowy i te umowy są realizowane. Taki najlepszy przykład to jest na początku roku w Siedlcach, w zasadzie z naszej inicjatywy została utworzona w technikum specjalizacja związana z energetyką odnawialną, bo to jest całkowicie nowa dziedzina i tam ci przyszli absolwenci na pewno znajdą zatrudnienie w naszej spółce, córce PGE Energia Odnawialna, ale to jest jeden z tych przykładów. W każdej naszej lokalizacji będziemy doprowadzali do podpisania umów z już istniejącymi na tym terenie technikami i szkołami branżowymi po to, żeby ci pracownicy trafiali i zapełniali tą lukę pokoleniową. Ja mówię wielokrotnie o tej luce, bo ona naprawdę dla nas jest pewnym problemem, który może doprowadzić do sytuacji takiej, że ilość możliwości pozyskania pracowników będzie bardzo niepokojąca. Bardzo się cieszę, aczkolwiek nie wiem, jak to zostanie zrealizowane, to co pani minister mówiła o tych umowach lojalnościowych, bo też podam państwu przykład, że i to jest, myślę, że... Oczywiście. Kształcimy, na przykład, to jest taki znamienny przykład spawaczy. Kształcimy spawacze, oni zdobywają kolejne uprawnienia i za jakiś czas się okazuje, że rezygnują z pracy. Dlatego, że jest bardzo duże ssanie, szczególnie mamy ten problem w Turowie, w Dolnej Odrze, a więc blisko granicy niemieckiej, znajdują ci ludzie zatrudnienie za granicą. Tak? My często, jak rozmawiamy ze stroną społeczną, strona społeczna bardzo akcentuje stałość pracy, możliwość wieloletnich umów o pracę, natomiast jesteśmy... I tu nas nie broni nic, tak? Jesteśmy bardzo słabi od strony prawnej w możliwości zatrzymania pracownika, więc znajdźmy te rozwiązania lojalnościowe, bo one są bardzo istotne z punktu widzenia ewentualnego naszego zaangażowania finansowego w pozyskanie pracowników, tak? To jest bardzo istotne, bo tego typu umowy mogłyby sprawić, że te nasze zaangażowane środki były... To już nie chodzi o to o stratę, tylko chodzi o to, że nie osiągnęliśmy tego celu, który powoduje, że tych pracowników posiadamy. KGHM Polska Miedź S.A. jest rzeczywiście liderem nie tylko biznesu, ale też liderem, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń. Jesteśmy dumni z tego, bo to uważam, że to jest dobre, gdy pracownicy zarabiają godne, a nawet ponadprzeciętne stawki. W przypadku KGHM-u to jest już w tej chwili 10 tysięcy złotych średnie wynagrodzenie. Dobrze, to już jest 10 tysięcy złotych, ale to wcale nie znaczy, że nie mamy problemów, zwłaszcza z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Rotacja w zawodzie górnika w dalszym ciągu jest dosyć wysoka. No i pamiętajmy też, że mamy dosyć długi i skomplikowany proces przyuczenia do tego zawodu. W przypadku KGHM-u de facto mówimy o takim zjawisku, że jedna firma
wytworzyła swoją własną, specyficzną branżę, dlatego że górnictwo miedziowe różni się znacząco od górnictwa węglowego. W związku z tym tworzymy taką lokalną społeczność, która lokalną specyfikę, która ma bardzo ściśle zdefiniowane swoje własne potrzeby. My chcemy być tutaj liderem w projektach, o których tutaj panie minister mówiły. Kształcenie zawodowe w tym bardziej rozwiniętym modelu, w którym my mamy szansę, bo kto jak kto, ale KGHM jest najlepiej w stanie sprecyzować swoje potrzeby bez wątpienia. To jest kwestia edukacji nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Dostarczenia im odpowiednich materiałów. To jest cały skomplikowany proces, którego też będziemy na pewno współuczestnikiem. Wprost, jeśli chodzi o ten segment kształcenia branżowego, to możemy pochwalić się nie tak dawno podpisanym dużym porozumieniem, chociażby z jedną z uczelni technicznych, zespołem szkół w Libiążu, gdzie kształcimy technika energetyka. I to, co charakterystyczne, to to, że całość zagadnień praktycznych jest realizowana w obrębie zakładu górniczego w Tauronie Wydobycie. Więc to jest jakby też odpowiedź na pytanie, że chcemy się wpisać w to systemowe podejście, które ministerstwo teraz proponuje. I chodzi o to, że aby faktycznie tego typu program dobrze wycenić i też wiedzieć, jak partycypujemy, żeby to też nie były takie działania incydentalne, działania ad hoc, czy takie wręcz, które mogłyby mieć znamiona działań sponsoringowych, bo oczywiście, że nie takie pieniądze z firmy tego typu jak nasze wydają na działania sponsoringowe, budujące nasz wizerunek, ale faktycznie uważam, że to jest najbardziej taka transparentna i czysta droga, abyśmy się w sposób pewien systemowy wpisali w politykę. Z drugiej strony jeszcze pokażę, że nie tylko chodzi o to, żeby w tej edukacji branżowej bazować na kształceniu przyszłych pracowników, ale również, aby edukować tychże nauczycieli, którzy mają te kadry kształcić. Bo to też jest tak, że tutaj musi być duży transfer wiedzy i doświadczeń między nami jako firmami, a wykładowcami czy też nauczycielami tejże młodzieży, dlatego że branże, w których jesteśmy, naprawdę podlegają tak dużej transformacji wynikającej właśnie z tych trendów, o których wspomniałem. Teraz mówimy o energetyce jutra, mówimy o smart energy, mówimy o innowacjach w górnictwie. To wszystko powoduje, że też nauczyciele muszą być bardzo blisko z nami, z ludźmi z branży, z mistrzami, z menadżerami grup energetycznych w poszczególnych segmentach. Mówię i o wydobyciu, i o dystrybucji energii elektrycznej, i o wytwarzaniu energii elektrycznej, ale to jest taki drugi aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, w którym jakby wprost, nawet tutaj w programie realizowanym przez Tauron Dystrybucja, nazywa się ten program Bliżej Energetyki i jest wprost właśnie działaniem o charakterze edukacyjnym, ale na rzecz właśnie tychże edukatorów w szkołach zawodowych. Jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa, no cóż, my patrzymy na to z perspektywy dużych przedsiębiorstw, natomiast współpracujemy przecież z podmiotami zewnętrznymi i angażując się w kształcenie, w współpracę partnerską ze szkołami zawodowymi czy średnimi, również nie tylko wychowujemy bezpośrednio naszych pracowników, ale też pracowników firm, które będą z nami współpracować. Także tutaj my osiągamy z tego korzyść. Energetyka jest akurat w tej trudnej sytuacji, że struktura wieku jest bardzo niekorzystna. My stoimy w tej chwili w czasie, kiedy bardzo dużo wykwalifikowanych pracowników przejdzie na emeryturę. Staramy się wyprzedzać to. Tworzymy programy zmiany pokoleniowej, programy mentorskie. Pojawiają się nowe miejsca pracy i w ramach tych naszych działań no, współpracujemy ze szkołami. Tutaj głównie ten obszar związany z wykształceniem elektromonterów. W każdym oddziale spółki dystrybucyjnej są szkoły, które współpracują z Eneą. Ta współpraca polega na dofinansowaniu działalności szkoły, na organizowaniu wycieczek czy wizyt w zakładach. I niezależnie od tego, czy ci pracownicy zostaną zatrudnieni w strukturach grupy, czy też w otoczeniu grupy,
to również będzie działało na naszą korzyść. I tu też pytanie do pani minister. Jedno to, jak ma wyglądać według pani ta współpraca między firmami, odpowiedzialność, jaka będzie spoczywała na firmach, a jaka na państwie. Ale chcę dać przykład, jeśli chodzi o umowy lojalnościowe. One rzeczywiście w jakimś stopniu są potrzebne i trzeba mądrze o nich pomyśleć, bo tutaj ciężko jest konkurować z płacami w Niemczech, jeśli chodzi o pewne zawody. Ale też tutaj podobały mi się i chcę powiedzieć, że jestem zbudowana tymi wystąpieniami, dlatego że widać już zmianę myślenia, że my nie tylko uczymy, ale wychowujemy pracownika. I też tutaj padło takie słowo wizerunek firmy, dobre kształcenie zawodowe, przygotowywanie, wychowywanie pracownika, to jest misja firmy, to jest też dbanie o wizerunek firmy, a z drugiej strony, jeśli chcemy pracownika zatrzymać, to też musimy pokazać, że ta firma po prostu daje dobre warunki temu pracownikowi, kształci go i daje mu dobre warunki pracy. Chcę powiedzieć, że na to, co obserwuję, co się dzieje w Europie, to z jednej strony tak naprawdę na przykład w Niemczech praktycznie większość odpowiedzialności za kształcenie zawodowe jest na barkach pracodawców. Oczywiście w 80% są to duże i małe i średnie przedsiębiorstwa, małe w niewielkim stopniu w tym uczestniczą, ale te duże i wielkie przedsiębiorstwa to są w 90% są zaangażowane w kształcenie zawodowe. W Niemczech też uciekają uczniowie z kształcenia, młodzi ludzie z kształcenia zawodowego i też tam bardzo się dba o to, żeby tego ucznia przygotować i zachęcić i powiedzieć, będziesz miał tu po prostu u nas dobrze. To jest, są odpowiednio przygotowani nie tylko doradcy zawodowi, bo jest następny w szkole, ale też specjaliści w firmach, którzy dbają i prowadzą młodych ludzi, pokazują, zostań tutaj, bo tu po prostu będziesz miał dobre miejsce na ziemi, jeśli chodzi o swoją pracę. Z tego, co słyszymy z panią minister, to tutaj się dopiero taki plan rysuje. Natomiast rzeczywiście to jest dziwne, że do firmy, bogatej firmy, żeby pójść do pracy, to trzeba się pierw zarejestrować jako bezrobotny i teraz jako bezrobotny dostaje pracę. To jest w ogóle oczywiście następna zmiana, nie po stronie systemu oświaty, tylko po stronie w ogóle systemu, żeby urzędy pracy tutaj właściwie statystycznie, można powiedzieć, kreują bezrobocie, żeby móc się, bo jaka jest sytuacja? Z jednej strony mówimy, pracownik potrzebny od zaraz, są szkoły zawodowe i technika, to jest ponad 50% młodzieży, która się w niej kształci, a z drugiej strony 40% osób, które kończą szkołę do tej pory zawodową i technikum, to bezrobotni, 30 parę, 40. To jest pytanie, na ile ta statystyka odzwierciedla rzeczywistość, na ile to jest kwestia tego, że to musi iść tak, że musi się ten młody człowiek zarejestrować i później dopłacić KGHM-owi, żeby móc tam pracować. No to nie jest normalne. Tu trzeba zobaczyć zupełnie inną sytuację, bo raczej, tak jak tutaj już padły od innych prezesów stwierdzenia, to my dbamy o to, żeby to dobrze wychowany pracownik do nas trafił, a nie musiał iść taką, no trochę, powiedziałabym, nie do końca dobrą drogą. A dlaczego państwo nie chcą założyć szkoły zawodowej? Bo co? Macie ogromne pieniądze, ogromne możliwości. Na bazie tej jednej szkoły mielibyście doskonale funkcjonujący organizm. My jesteśmy od kształcenia ogólnego. Nie będziecie się tym martwić. Sponsoring, to nie te czasy. Sponsoring, jeżeli już państwo chcą się dołożyć, a będziemy was o to prosić, to do całej kampanii reklamowej. My musimy dotrzeć do rodziców. Rodzice muszą wiedzieć, że zarabia się u was dobrze, że dobrze kształcicie, że dobrze dbacie, tak jak prezes tutaj mówił o swoich pracowników, że można się tam rozwijać. PGE, tak? Mówi, że potrzebuje określonej, rozumiem, liczby elektromonterów, tak? No to jeżeli państwo nam nie powiedzą, że potrzebujecie 5000, czy sami sobie nie powiemy, że to jest 5000, tak? I że trzeba byłoby się rozłożyć w szkołach zawodowych, branżowych, w kilku województwach i nie przeprowadzimy wspólnie dużej kampanii reklamowej, to po prostu tego nie zrobimy. Naprawdę, klasy patronackie, sponsoring to jest wszystko dobrze, bo to jest wreszcie zobaczenie problemu. Ale od jutra, za tydzień, za miesiąc, a na pewno od 2018 roku my jesteśmy w stanie wam pomóc.
stworzyliśmy już przepisy, możecie uruchomić od 2018 roku swoją szkołę. Dajcie przykład. Dajcie przykład. Macie takie możliwości finansowe, macie taką logistykę, jednocześnie będziecie tam kształcić nauczycieli. Będziecie razem z nami się przygotować do egzaminów. Nie dyskutować, że egzamin jest bez sensu, niczego nie sprawdza. Nie, że podstawy programowe nie przystają do rzeczywistości. No ale napiszcie z nami te podstawy programowe. Proste, robimy to w kilka miesięcy. Panie prezesie, jeszcze na koniec, tak jak będziemy zachęcać, jak państwo WPG będzie zachęcać te osoby do przyjścia do pracy do państwa? Po pierwsze to, ponieważ pani minister, patrząc tutaj w naszą stronę, w kierunku kolegi, mnie bardzo konkretnie oczekiwała, że podejmiemy tą pałeczkę związaną z utworzeniem ewentualnych szkół, to faktycznie, ponieważ uważam, że to jest dla nas moment, który nie możemy przegapić, tak, i na pewno powinniśmy skorzystać i obiecuję, że przeanalizujemy możliwości, bo no, tak jak wymieniłem tych nieszczęsnych elektromonterów, to niestety to jest od Białegostoku aż po Rzeszów, więc tu trzeba te 5 tysięcy nie da się w jednym miejscu wykształcić i jak gdyby zatrudnić, tak? Na pewno będziemy o tym myśleli. Tak jak ostatnio mówiłem o tym, były kiedyś szkoły zawodowe przy zakładach pracy, spełniały swoje oczekiwania. Powinniśmy do tego wrócić i obiecuję, że do tego wrócimy.